Siema Mordini, chciałem Ci pokazać super stronę, którą możesz wykorzystywać do swoich projektów. No nie wiem, czy tam na filmiki na YouTube'a, na thumbnail'e, czy na przykład do jakichś prezentacji, które akurat masz, czy w szkole, czy na studiach. Ogólnie strona nazywa się Emojis SH i co jest fajne w tym, to tworzy Ci takie emotki w stylu Apple'a odnośnie dosłownie wszystkiego, co tu wpiszesz, nie? No tutaj widać, że tu jakiś Hulk jest na przykład, tu jakieś tam pieski słodkie, kotki, rybki, więc to wszystko tak fajnie wygląda, ja na przykład bardzo lubię ten styl aplowski tych emotek. Jak się zalogujesz, to masz tam parę emojis możesz wygenerować, a jeżeli Ci się spodoba, to możesz tam kupić chyba $3 na rok, czy coś takiego kosztuje, to wpiszmy sobie na przykład Porsche. Jak widzimy, generuje nam to obrazek, plus pokazuje nam jakieś inne podobne, już wygenerowane, więc możemy sobie wybrać, jeżeli to, co nam wygeneruje, nam się za bardzo nie podoba, to możemy sobie po prostu ściągnąć to, co tu jest. No i mamy nasze Porsche, możemy je ściągnąć i gdzieś tam sobie użyć. Co jeszcze fajne dorzucę do tego, to ostatnio ogarnąłem na CapCutie CapCut Upscaler i możecie sobie upscalować normalnie wideo za pomocą AI, za darmo, i możecie sobie upscalować też, więc zajebiście, bo nawet jak ci wygeneruje, no nie wiem, jakieś gówno, to wchodzisz, o, muszę się zalogować, chwila. To wchodzisz, wrzucasz sobie swój obrazek, widać, że on jest 768, no to pikseli to nie jest w sumie dużo. Można sobie zrobić z tego na przykład 2160x2160, upscale i pyk, gotowe. Trochę widać, że nam ulepszyło ten obrazek. Klikamy export. O, tak to wygląda. Więc tak wygląda ten nowy, tak wyglądał ten stary, więc widać, że poprawia to i też poprawia, widzę, tutaj były jakieś błędy, a tu w tym nowym to AI nam to poprawiło, wysmużyło jakoś, to może wygładziło. No, więc to będzie wszystko na dzisiaj, dzięki i do jutra.